Przekaźnik BISTabilny BIS 413i. Jest to przekaźnik, który umożliwia załączanie oświetlenia na zadany okres czasu lub na stałe. Sterowanie odbywa się poprzez jeden lub kilka połączonych równolegle wyłączników monostabilnych. Styki w tym przekaźniku mają budowę przystosowaną do załączania. Odbiorów o charakterystyce rezystancyjno-pojemnościowej. Tutaj mamy rodzinę tych przekaźników: zwykły, hotelowy, czasowy i świecznikowy. W tym filmie zbuduję układ z przekaźnikiem bistabilnym, czasowym. Oto jego dane techniczne, semat podłączenia. Możemy sterować impulsem N lub impulsem L. Możemy regulować czas zadziałania od 1 minuty do 12 minut. Naciśnięcie spowoduje załączenie przekaźnika i odliczanie czasu. Dłuższe naciśnięcie przycisku powyżej dwóch sekund spowoduje załączenie przekaźnika na stałe. Bardzo przydatna funkcja w korytarzach czy gdzieś w jakichś pomieszczeniach przechodnich, w których ciągle ktoś zapomina wyłączyć światła. Zbudujemy taki oto prosty układ: dwa łączniki chwilowe. Montujemy przekaźnik bistabilny na szynę DIN i pokażę, jak to wszystko przyłączyć. Użyjemy łączników monostabilnych, które połączymy ze sobą. Równolegle. Dla przypomnienia załączam semat takiego połączenia. A to wbrew pozorom też prawidłowy semat połączenia równoległego, tylko że przewody są troszkę pomieszane. Ponieważ w tym w przypadku będziemy sterować sygnałem N to do styku numer 3 musimy przyłączyć przewód neutralny. W związku z tym do styku numer 1 przyłączamy fazę. Do zacisku numer 3 przyłączymy przewód. Neutralny, czyli jeżeli w ten sposób połączymy, to musimy jeden z przewodów wychodzących z łączników chwilowych też przyłączyć do neutralnego. W tym wypadku łączę pod ten sam zacisk numer 3. A drugi koniec złączników chwilowych do zacisku numer 6. Jeszcze może wspomnę o tym, co to znaczy ta wzmocniona obudowa, te wzmocnione styki. Często zdarza się tak, że styki w takim przekaźniku się tak zwane sklejają, czyli następuje złączenie. Styków i przekaźnik po prostu nie działa. Tu, w tych przekaźnikach oznaczonych literką I, styki są tak wykonane, że wytrzymują duże prądy rozruchowe. Dzięki czemu nie występuje zjawisko tego tak zwanego sklejania styków. A że używamy teraz coraz częściej. Lamplet, świetlówek, transformatorów elektronicznych, lamp wyładowczych i innych odbiorników tego typu, to jest to bardzo ważny temat, ponieważ wszystkie te odbiorniki pobierają bardzo duży prąd przy starcie. I dlatego firma FF &F wyszła naprzeciwko zapotrzebowaniu rynku. I wyprodukowała właśnie takie przekaźniki ze stykami przystosowanymi do tego typu odbiorów. Wróćmy do naszego układu. Połączyliśmy wszystko. Załączony przekaźnik odlicza czas. Dłuższe przytrzymanie przycisku powyżej 2 sekund. Załącza przekaźnik na stałe. W obu przypadkach załączenia na czas i na stałe możemy taki przekaźnik w każdej chwili wyłączyć. I jeszcze raz demonstracja działania przekaźnika bistabilnego czasowego BIS413I. Jeżeli podobają ci się filmy tego typu o łączeniu różnych urządzeń to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania. Będzie jeszcze wiele ciekawych urządzeń do pokazania. Dziękuję za uwagę.